Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Późna godzina, ale miałem ochotę jeszcze pograć w Hollow Knighta po poranku, więc jeszcze postanowiłem włączyć. Tak. Czy mamy jakieś DLC do Fallouta? Czy to tylko jest sam DLC? Sam Fallout, nie ma żadnego DLC kupionego. Dziękuję. Spoko. Nie, spoko. Nie, możesz... Możesz się do mnie odzywać, Katarzyno. Bo Katarzyna też gra? Tak, Katarzyna też gra, tylko gra w Fallouta 4. Znaczy na razie moduje, a potem będzie grała. A ja się zastanawiam, gdzie powinienem iść. Sporo kasy, więc może powinienem iść na... Na powierzchnię. Jest to moim zdaniem jakieś... Wyjście. Tędy wyjdziemy na górę chyba? Tak. Się zgadza się. Tędy wyjdziemy na górę. Jezus Maria, się przestraszyłem. Przestraszyłem się tej wielkiej gąsienicy. Dobra, czy ja tędy przejdę? Tutaj mamy przeciwnika. Ale mnie pan uderzył. Au. Zginął. I mamy kolejną kluseczkę. Kolejną dżewniczkę. Kluseczkę. Dobra, pytanie. Czy ja powinienem iść tam górą? Nie, nie wydaje mi się, że powinienem iść górą. Powinienem chyba iść tędy. Tak jak był ten skrót i tędy, wydaje mi się, że przejdę do... Tędy raczej, no jezu, i kolejny ten jegomość, no. Boli. Boli. No, dawaj. Oj, przydałoby mi się trochę życia, bo umrę. Umrę, jeżeli tak to będzie wyglądało, to umrę niedługo. A nie chciałbym tutaj umrzeć. Dobra, tam jest ten mały ziomeczek. To ja go dotykać nie będę. Dobra, i się podleczę. Czy ja dobrze idę? No tutaj po prawej jest ta druga mapa, więc średnio. Więc średnio dobrze idę. Stracił bezsensownie to jedno serduszko. A tego bym nie chciał zrobić. Nie no, pójdę sobie w takim razie tędy dołem. I może niekoniecznie pójdę do... Tak się właśnie bezsensownie traci życie. Teraz się podleczę. I może zabiję jeszcze przy okazji tego pana sympatycznego. Żeby sobie też podładować jeszcze kolejne życie. I dzięki temu miejmy nadzieję, że się uda chyba tędy. Zaraz zobaczymy, jak będę w trochę bezpieczniejszym miejscu. Tak, wydaje mi się, że tędy. To zanim wyjdzie. Bardzo mi się podoba w ogóle ten system regeneracji życia. I w ogóle ekstra jest ta... ekstra, że już mam ten dash.
bo on wydaje mi się, że bardzo dużo mi da w ostatecznym rozrachunku. Okej. No, dawaj. Ach. No sam mu powiedziałem dawaj, no i dał. Nie doskoczę tędy. Opa. I się podleczę. I lecimy dalej. Dobra, tutaj nic nie ma strasznego. Si, i tędy jestem w stanie... Okej. Czyli tędy sobie mogę przejść i hopca, i tutaj jest ławeczka, więc dla świętego spokoju na niej usiądę. Dobra. Podleczymy się już. Zużyłem bezsensownie trochę teraz tą energię duszy, no ale na szczęście ten czarm, którego używam, jest bardzo wygodny pod kątem ładowania sobie tej energii. Bo bardzo szybko się to dzieje. Świetna jest ta umiejętność. Będę fanem tego dasha. Oh shit, oh. Au, 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 au. Troszeczkę teraz tego się nie spodziewałem, że tak to się skończy. Tutaj coś jest ciekawego? Czy niezbyt? Niezbyt. Tutaj mamy tego białego, małego, jednego koleżkę. No dobra. To wracamy do głównego miasta, dlatego że... potrzebuję sobie zakupić, bo wydaje mi się, że powinien mi się odblokować jakiś sklep w międzyczasie. A przy okazji zobaczymy, czy w sklepie z mapami nie ma czasem czegoś nowego. Tędy powinienem iść? Nie. nie tędy powinienem iść. Jeszcze wyżej i wyżej i wyżej i wyżej. Hop i hop i tu. Jeszcze nie bardzo wiem, gdzie powinienem iść dalej. Ale jest jedna rzecz, która mnie ciekawi. Muszę zostawić sobie mniej więcej 50 tych. O. A pan kto jest kto? Pale thing, you wear that nail with ease. If you are in search of combat, you will find no great warriors in this decaying barrow. I've heard an arena exists somewhere below. One built for our like. Meet me there and we'll test what skills you possess. I'll be heading down soon. Come and find me if you dare. Ok, czyli jest jakaś arena, na której będę mógł prowadzić jakieś walki. Proszę, tutaj się pojawił też jakiś miły pan. A to jest ten Zod the Mighty. You there, why are you sulking about in the shadows? Yes, your eyes do not deceive you. I am Zod the Mighty, a knight of great renown. Tremble before me. While you are hiding here in your dingy little village, I ventured in the dark pit below us and slew a great beast. It had sharp mandibles and atrocious manners. Yes, yes, all glory to me, but I don't have time for your adulation. I must rest and prepare for my next journey down. Okej. Okay. To jest ten typ, którego uratowaliśmy. I widać, że jest bardzo pewny siebie, jeżeli chodzi o... O to, że to on zabił tego potwora, z którym my walczyliśmy. No nie tak było. Nie tak było, z tego co pamiętam. Tak, pani jest dalej znudzona. Cóż my tutaj możemy kupić? These markers are new additions to the shop. You can use them to mark interesting spots on your map. Okay. These markers are new additions to the shop. You can use them to mark interesting spots on your map. Czyli tym generalnie możemy po prostu zaznaczać różne dziwne, interesujące miejsca. Nie wiem na ile mi się to przyda, ale whatever. Wykupię to wszystko, żeby mieć na...
No bo... Wykupiłem to po to, żeby to mieć tak naprawdę, ale... Czy ja sobie mogę coś samemu zaznaczyć? A, to ja sobie to wykupuję... ja sobie tutaj wykupuję różne rzeczy. Dobra, czyli... wszelkie miejsca, do których nie mogę się dostać, mogę sobie zaznaczać na przykład teraz na czerwono. Okej. Nie do końca jest to w takim razie mi potrzebne. No ale trudno. wydałem trochę tej kasy bez sensu. Forgotten Crossroads. Tutaj byłem w zasadzie prawie wszędzie. Ciekawe, interesujące jest to, że w momencie, w którym ruszam kablem od mojego pada, dzieją się różne dziwne rzeczy w grze samej w sobie. Fajno. No nic, pojadę do tego... znaczy pójdę tam, gdzie jest ta ławeczka tutaj, o, tutaj, na dole. Dlatego, że tam było jakieś miejsce, którym mogę, nie wiem, przejechać się jakimś pociągiem czy czymś. O, ten koleś już zniknął. Czyli ruszył na swoją wyprawę. Okej. Au. Niekoniecznie to chciałem zrobić. Ten dash jest mega wygodny. Tutaj się wydaje mi się, że nic się nie zmieniło. Bo nie walczyłem z żadnym wielkim bossem, więc zakładam, że tutaj nic... Au. Muszę lepiej tajmować te ataki. Bo to jest takie... Lubię maszować przyciski czasami. Ale często, gęsto nie ma to najmniejszego sensu. No nic, tutaj jeszcze nie jestem w stanie doskoczyć. Ciekawi mnie, że tam na tej platformie po prostu coś jest. Drazer666, witam Cię bardzo serdecznie i dziękuję Ci za followa. Zachęcam do udzielania się na czacie, jeżeli masz taką ochotę. Oczywiście odpowiem, jak tylko będę widział. Ale witam Cię bardzo, bardzo serdecznie. Dobra, ja ruszam w takim razie głębiej tutaj. Bo ciekawi mnie... Ła, au. Tego... Takie małe gówienka zadały mi tyle obrażeń. Wstyd. Tutaj jest coś. Słyszę jakiś płacz w ogóle tutaj w okolicy. To ty? Twoja dusza płacze, Katarzyno? Ha, tutaj nie byłem jeszcze. Au. Okej, odsłonił się, więc dostał. Od razu się podleczę. Strasznie mi się podoba ten system leczenia. Tu jest jakiś drogowskaz. W ogóle jestem w miejscu, w którym nie byłem. Jakoś musiałem w ogóle pominąć, mam wrażenie, to... to miejsce. Opa. Podczas ostatniej eksploracji. Czy chce mi się ryzykować tylko po to, żeby wejść tutaj głębiej? No niekoniecznie. Au! No serio? Takie małe gówienka, takie obrażenia mi zadały. Dobrze, cóż więc mamy tutaj? Inspect. A door with an open slot. Cool. Dobra, czyli tutaj generalnie jest jakaś... tu jest jakiś pociąg. Więc sobie od razu go w takim wypadku zaznaczę. Tutaj. Zakładam, że pewnie tutaj będzie jakiś rysunek później. Co tam, Kasiu, ogląda, że masz taką sfrustrowaną minę? A, już włączyłaś?
Dobrze, a my idziemy głębiej. Głębiej i głębiej. Coś tutaj jest. Dobra, przejdę na razie tutaj. Wydaje mi się, że tam jest chyba jakiś boss sobie śpi. Więc przejdę tędy póki co i zobaczymy. Au. Przejdę sobie tędy i zobaczymy, pójdę sobie do tej na tą ławeczkę usiąść i za chwilę tutaj wrócę. Bo ciekawi mnie, cóż my, z czym my mamy tutaj do czynienia. Au, au, au. Tutaj mamy więcej pieniądzów. Tyle proste do rozwania, że sobie weźmiemy. Co prawda, za każdym razem jak zbieram te pieniądze, to zastanawiam się nad tym, jak szybko je stracę wszystkie. Dobra, i tu jest ta ławeczka. Tu jest ta ławeczka. Apple, think you use these old lines. Pathetic, a real warrior carries himself to combat. He has no need for such convenience. On jak się nazywa? Tiso. Leave me be, it's the arena I seek. I've already wasted far too long on these cursed roads. Dobrze, na razie go zostawimy. A ja, tak jak mówiłem, wracam do tego bossa, bo wydaje mi się, że tam jest chyba jakiś boss, z którym chętnie bym sobie powalczył. Dobra, nie będę się tutaj z nim, z tym koleżką bawił. Każdy boss to zawsze jest jakiś plus. O, to jest taka duża muszka. Au. Aha, bezsensownie to zrobiłem. Au. Strasznie się tam poobijała ta mucha w tym rogu. I co, już? Okej. To powiedziałbym, że byłaby dosyć... To była dosyć prosta walka. Nie, coś z niej jeszcze wyleci. Iu. Teraz się otworzą te drzwi? Otworzyły się. Tutaj mamy takich koleżków jeszcze. Au. Tutaj jest jakiś skrócik, więc to możemy sobie zniszczyć. W razie czego, żeby później wrócić. Dobra. Kim pan jest? Jakaś nawalona mucha. Oro, you oaf, you wield your nail like a club. MC, how much deeper do we have to go? Oh, who are you? I see this old village. What a strange dream to have led me down here. If you hadn't found me, I don't think I would ever awoken. I'm sly, usually I live in an uneventful life up in Dirtmouth. The air in these ruins doesn't agree with me, so I'd be best getting back. If you return above, come and see me. I'm probably the friendliest face left there, and I can thank you properly for your good deed. Okay. Czyli to jest jakiś... You're exploring then, very brave. Plenty of courageous wanderers have been lost to the hunger of these old caverns. You have your nail though, and I can tell just by looking that you know how to wield it. Dobra, czyli to jest jakiś sprzedawca kolejny, albo po prostu miła buźka, którą będziemy mogli odwiedzić w mieście. Więc pytanie, czy nie będę chciał do tego miasta wrócić. Dobra, tu się mogę przespać. Mapa jest zupdate'owana.
Tak, tutaj mam zaznaczone zresztą nawet, że jest jakaś linia, którą mogę pojechać. Zobaczymy, cóż tutaj mnie czeka w tym domu różowym. Taki gruby robaczek. Oh, you surprised me. Hello, hello. Come in, sweetling. Come in and make yourself at home. I'm Salubra. And this is my cozy little charm store. Did the townsfolk out there tell you to come and visit me? Yes, this is a lovely little village, isn't it? Warm and intimate and full of life. What were we talking about? Oh yes, charms. I can see you've started your own collection. Very nice. I'll show you some of my own. And you can take one home with you if you like. Dobrze, czyli u niej możemy sobie kupić charmsy. I teraz pytanie, czy w ogóle ja... Dobra, przejrzę sobie ten sklep. Zobaczę, jakie ma charmsy. Chociaż te charmsy, które ja mam, póki co mi bardzo pasują. Have you ever drunk that bright blue liquid for life blood? It's a bit of taboo, but it makes you feel much healthier, doesn't it? This charm seeps life blood and will certainly improve your constitution. Okej, okay, ale ciekawi mnie, czy to będzie zbierało te niebieskie serduszka jakby znikąd, z niczego? Czy będzie je zbierało dopiero w momencie, w którym faktycznie rozwalę? That nail you wield is adorable, but do you sometimes feel it could be a little longer? Ho, ho, go on, take this charm home with you, suddenly your enemies will be within reach. To jest potencjalnie fajny charm, dzięki któremu wydaje mi się, że moja broń będzie sięgała trochę dalej. To jest spoko. I love the simple design on this little fellow, very classy, it's made out of a nice solid heavy material too. Wear it and you will be able to stay firmly in place when swinging your little nail around. To jest też spoko, to jest to, o czym mówiłem, że strasznie denerwuje czasami, że się odsuwam do tyłu w momencie, jak macham mieczem. To jest kiepskie. Are you a spellcaster, you little scoundrel? Ho, I'm only teasing. If you ever learn any spells, you should buy this charm for yourself. I've heard it will make a spell much stronger. To jest też fajne. Co prawda zajmuje aż 3 nocze. Więc no na razie pas. The crystal set in the center is lovely, isn't it? Exquisite even. I've heard that crystals help you to focus, so if that's something you're interested in, you should take this beauty home. Z tych wszystkich, które są tutaj, czarmy, najbardziej interesuje mnie long nail. Co prawda nie wiem, czy ilość noczy, które posiadam, pozwoli mi... Zaraz zobaczymy. Czy będę miał więcej tych noczy, które będę mógł wyekwipować? Wydaje mi się, że tak. Kiedy to nastąpi, nie wiem. Denerwuje mnie strasznie głos tej postaci. No nic, mam na tyle kasy, że mogę sobie tego longnaila kupić, bo to mi się przyda. Lubię, jak moja broń... fajnie. Jak moja broń jest w stanie sięgnąć troszeczkę dalej, więc to może być przydatne. Na ten moment nie będę tego ekwipował, dlatego że to po prostu jakby nie czuję jeszcze potrzeby zdejmowania tego przydatnego czarma, który mam, dzięki któremu zbieram szybciej tą energię. Czasami nie mam z nią problemu, czasami jednak przed bossem jest to bardzo, bardzo przydatne, że tą energię mam zbieraną dosyć szybko i bezproblemowo. Bo jednak walki z bossem, no, są upierdliwe. Nie wiem, czy to muszę sobie... Okej. Nie wiem, czy to mi w jakimś stopniu wpływa na... Jezus Maria, czy to mi wpływa na completion? Na procent całkowitego zakończenia gry? Nie mam pojęcia. Dobra, siadamy sobie szybko na tym. Mapa mi się zaktualizowała. Wszystko jest, mamy zaznaczonego sprzedawcę. Teraz w takim razie wydamy, zobaczymy, co się tutaj stanie, jeżeli wsadzę te 50 geosów. Ok, pojawił się jakiś dzwoneczek. Przyjechała wielka mrówka. Listen. The last stag. Brzmi dumnie. Greetings, little one. It's been an age since I last heard the ringing of a station bell. It echoed down the stageways and called me to you. I've grown stiff and tired over these many years and I have forgotten much, but the sound of the bell will always call me back. These stageways stretch the depths of Hollow Nest
If you want to travel, then hail me from the platform. I will take you where you need to go. Dobra, czyli to jest jakaś... czyli tym możemy sobie jeździć po prostu. Po różnych lokacjach. W ten sposób. No nic, pojedziemy sobie do Dirtmouth w takim razie. Skoro mogę tam pojechać, to czemu nie? Przynajmniej zobaczymy. Aha. To którędy ja tutaj Tu się otworzyły jakieś drzwi. Czyli to jest jakaś stacja. Tutaj nam się udało otworzyć, okej. Okay. Pogadamy sobie z tym kolesiem. Oh, what a turn. Our shop keeps come home. Just wander back in. I hope for grand tales of his time below, but he seems to remember almost nothing. Maybe it was all too much for him. If you're interested in his wares, watch out. He drives a hard bargain, that one. No competition, that's the problem. It's bad for the market, not that he's complaining. Dobra, wejdziemy do tego sklepu. Witam cię bardzo serdecznie, Szarek. Witam cię bardzo serdecznie. Oh, hello, I knew we'd meet again. How do you like my cozy little store? I've made myself pretty comfortable here, selling old trinkets to travelers like yourself. If you're planning the trip below, I have several items that may improve your chances of survival. Dobrze, zobaczmy, cóż ten miły pan nam tutaj może sprzedać. Dużo różnych przedmiotów. Zacznijmy od początku. Mask shard. This old thing, merely a fragment of something larger, still maybe you can make some use of it. Okej. Okay. Mask fragment. To wydaje mi się, że to może być w takim wypadku tutaj, jeżeli to będę mógł wypełnić, to może to mi zwiększa ilość maksymalną życia, którą mogę mieć, mam nadzieję. Drugie, vessel fragment. A piece of soul vessel, you know, those ghastly looking orb things. I don't really like the aura about it, but it's quite rare, so I have to charge you a high price. To pewnie będę mógł zbierać więcej tej energii duszy. Simple key, simply a simple key. It will fit a variety of locks, which is useful if you like to poke around in places you don't belong. Czyli ten klucz mogę wykupić prawdopodobnie, żeby otworzyć sobie ten dom maksymalnie na prawo tej wioski. Gathering swarm. Do you find yourself leaving a lot of geo behind as you hurry through the cavern? This charm will make sure that any loose change finds its way back to you. Czyli to jest tak naprawdę w prostych słowach magnes do zbierania tych geos. Stalwart shell. Life in hollowness can be tough. Jesus. Nie potrafię mówić o tej godzinie. always taking hits and getting knocked around. This charm grants you more time to recover after taking damage. Useful if you need to escape from a tight spot. To jest super. To jest super charm, który bardzo bym chciał mieć, ale wydałem wszystkie pieniądze. Haha, na charm, którego również... No kurde, on też zajmuje dwa nocze. Nie, mam nadzieję, że tych noczy będę miał więcej w przyszłości, bo operowanie trzema noczami, gdzie większość tych charmów zajmuje dwa nocze, jest bez sensu. What's more important, a light to guide your way or a friend who will stay by your side? Why not both? Take this bright light fellow as your companion and he will light your way through the thickest darkness. Okay, czyli to jest jakaś lampka po prostu i rancid egg. I found this under the counter. Some creature must have laid it here while I was stuck down in the ruins. I suppose you could buy it, I won't miss its odor. To nie mam pojęcia, do czego służy. Generalnie on ma spoko przedmioty. Trochę drogie. Na razie nie mam tyle geosów, żeby faktycznie miało to dla mnie jakiś większy sens, żeby to kupować i farmić kasę. Zobaczymy. Spróbuję. Zobaczymy, ile dostanę kasy od tego pana dżdżowniczki za uratowanie jego dzieciaczków dżdżowniczków. Mam nadzieję, że wystarczająco dużo. Wydaje mi się, że on jest tutaj. Żeby może jeszcze coś po prostu kupić. Hu. No
Dobra, trochę dostałem. 170. No nie jest to wystarczająco dużo. Dobra, na razie mam 3 te rzeczowniczki uratowałem. Dobra, nie, cofnę się na chwilę tutaj, żeby sobie spojrzeć na szybko na mapkę. Spojrzę na tą mapkę może tutaj. Green Puff. No i teraz się zastanawiam, którędy pójść. King's Pass. No nie, tam nie wrócę. No dobra, może spróbuję w takim razie iść tutaj na dół, żeby sobie te Forgotten Crossroads już jakby jak najbardziej odkryć, jak tylko mogę, i ewentualnie sobie pozaznaczać faktycznie miejsca, gdzie nie mogłem przejść z jakichś różnych przyczyn. Tu już byliśmy, więc teraz pytanie, co znajdę tutaj i czemu nie mogłem tędy przejść. A, tędy nie mogłem przejść, dlatego okej. To ja to sobie od razu już zaznaczę, że nie mogłem tutaj przejść, dlatego że nie mam umiejętności, więc tutaj sobie zaznaczę od razu brak przejścia. Wow. Gincie. O, journal mi się zaktualizował na temat tych muszek. Gruzerów. They only seem dimly aware of their surroundings, making them easy prey to cut your fang zone. What is that guides them on their paths? It almost seems like they search for ways to die. No, generalnie to jest moim zdaniem podsumowanie większości much. Że one szukają tylko drogi po to, żeby umrzeć. Dobra, kolejnym miejscem, które muszę sobie zbadać i od razu oznaczyć, jest... jest tutaj sam dół. Jap. Tutaj w prawo i na dół. Tam też jest jakieś przejście, do którego nie poszedłem. Nie odważyłem się pójść. Tutaj w tą stronę. Jap. Tu mi pokazuje, że jest jakaś wioska. Jesus fucking Christ. Spadłem. Tak. Myślałem, że to i będzie coś ciekawszego, ale po prostu spadłem. Dobra. Czy tędy powinienem iść? Tak mi się wydaje, że chyba tak. Cóż my... Dobra. To tutaj sobie zaznaczam, że tu jest coś ciekawego. tutaj sobie zaznaczymy tym niebieskim, że tu jest coś... A, tego mogę w zasadzie zdjąć. A tego sobie zaznaczę na niebiesko, że tu jest coś interesującego. Bo na razie nie mogę tego zniszczyć, ale pewnie będę mógł tutaj wrócić. No okej. Idziemy tutaj. Zobaczymy, gdzie się znajduje. Fungal Wastes. Nie mam mapy dla tej strefy. Ale tu jest coś. Ew. Dobra, w którą stronę iść? No nic, skoczę może tutaj. Bardzo dużo różnych dziwnych stworzeń. Tu jest hopa. To dziwne stworzenie zginęło. O nie, 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 nie. Ja pierdykam. I zginąłem. Fuck yes. Dobrze. Fajno, fajno. O mój Boże. Ale to było... słabe. Sposób mojej śmierci był tak koszmarnie słaby. Dobrze idę, tylko to jest po prostu niefajne miejsce.
Tak będę bezsensownie teraz umierał. Znaczy, no, na szczęście nie miałem aż tyle pieniądzów ze sobą, żeby było mi jakoś super mega szkoda, ale no i tak, no, ginę w takie sposoby. powiedział mało profesjonalne. W razie czego, jeżeli miałbym zginąć raz jeszcze, to się przejdę do tej ławeczki. Nawet nie będę z tym walczył, to nie ma sensu. Z tą muszką. Gorące źródła. Nie mam pojęcia, do czego służą tak naprawdę w ogóle te gorące źródła. Bo są, jest zaznaczone, że jest to gorące źródło. Ale co to gorące źródło daje? No idea. Dobra, wracamy tutaj. Wracam. A, bo tutaj miałem zamknięte przejście i dlatego... O, z tym jestem w stanie sobie poradzić. Okej, 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 the more you know. The more you know, the more you know. Lecimy tutaj i teraz muszę do tego podejść trochę na spokojnie. Tego grzybka zabijemy. I to gówno też zabijemy. I gdzie jest mój duszek? Ja się pytam grzecznie. Gdzie jest mój duszek? Kurde, brak mapy tutaj jest bardzo kiepski. A, mój duszek jest tutaj. I to w takim bardzo, bym powiedział, niefajnym miejscu. Dobra. Już dla spokoju ducha to wszystko pozabijam, bo... No do kwasu też bym nie chciał póki co, może się wbijać tutaj, więc sobie zejdę powolutku, pomalutku. Okej. No nic, pójdę tutaj. Miałem nadzieję, że może jakaś się znajdzie... Jo, co to jest? Dobra, odpocznę sobie tutaj. Don't try to sneak past me, I can smell you. Pay to see something nice. No jasne, mam kasę, to mogę zapłacić. Let me show you them. Take a look. Do you want them? If you really, really want them, I'll trade them for Morgio. Morgio. Fragile heart. This is a precious thing, a beautiful charm. I made it for you. If you hold it, you will feel a lot healthier. If you are afraid of dying, you need this charm. No, raczej to jest generalnie pewnie jakiś revive. Very, very special and valuable charm. Do you want to find more geo? Okej, czyli mogę zbierać więcej, pewnie więcej kasy będzie mi wypadało z tym charmem. A to jest jakieś, że niby będę super silny. No dobra, no, fine by me. Na razie i tak nie mam kasy, żeby to kupić. Ale może się to przyda. Dobra, czy tędy przejdę? Nope. To idziemy głębiej w takim razie. Tutaj raczej też nic nie znajdę. Hoppa, hoppa. Coraz niżej, coraz niżej. W tamtą stronę do... w prawo do miasteczka. Tutaj coś jest innego, więc pójdziemy na górę w miejsce dziwne. Tutaj z boczku. Dzień dobry. Oh shit!
Co to za... O Boże. Jego. Ale mnie... Ah, shit. To właśnie taki dziwny grzybek bije głową o ziemię. Trochę się przestraszyłem tego grzybka na sam początku. Charm Notch. Czyżbym dostał... mam nowy notch. Czyli się... Dostałem odpowiedź na swoje zapytanie. Czy będę miał więcej noczów? No, noczów, noczy. Okej. Okay. Pieniążki, nie mogę ich stracić. Potrzebuję mapy i to tak dosyć. Dobra, tu jest jakieś... Ew. Bardzo mocno bije ten pan. To i wszystko bardzo mocno bije. Ma bardzo duży zasięg. Dobra, to co się dzieje? Boże. Nie ma czegoś takiego jak przesadzenie w ilości fryzur w Falloutie, Kasiu. Uwaga cię. Nie ma czegoś takiego jak za dużo fryzur. Boże, to wybuchło. Hollow Nest Seal dostałem. Jeszcze nie wiem, co mi to daje, ale zaraz się dowiem. Jak uda mi się wejść. Hollow Nest Seal. The official seal of the Kingdom of Hollow Nest, symbolizing the authority of the King and his knights. Relic from Hollow Nest Pass. This item now holds little value except for those dedicated to the Kingdom's history. Dobrze, czyli jeżeli znajdę jakiegoś psychola, który lubi historię, to wtedy będę mógł mu to sprezentować. O, Jezu. Widzę kawałek mapy, widzę papier. Ale te papiery idą w tamtą stronę, czyli on będzie gdzieś tutaj. Chyba ulubieniec. No. Really? Nie! Oh! Fuck, nie zauważyłem, że mam życia. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że nie mam pojęcia, którędy szedłem. O Boże. God damn it. Na pewno tutaj w dół. Tu w dół. Lewo. Fuck. Really? Tu jest znowu ten grzyb duży.
Dobrze, że nie dwa te grzyby, ale no tak czy siak. Kurde, no zginąć w taki głupi sposób. Ale jestem zły na siebie. Dobra, tutaj w dół szedłem. Tutaj chyba po prostu spadłem, ale nie aż tak spadłem. Tutaj podleczę się na wszelki wielki, bo przecież kurde zginąłem jak frajer. Nie, też nie chciałem tak. Pomarańczowy szaleńcu, ty pomarańczowa, ty baniko. Queen Station, no to nie, to nie tędy. To nie tędy, czyli jednak powinienem był iść w dół. No to wychodzi, że chyba jednak on będzie gdzieś tutaj. O, słyszę jego śpiewanie, jest coraz głośniejsze. Tutaj siema. Ah, my short friend, you've caught me at the perfect time. I'm just about finished charting this. No, no, Noxious caverns, a very territorial type, make their home within this area. I'd suggest avoiding them where possible. Further below, some strange, thin creatures gave me quite a scare. They seemed an intelligent bunch. In my youth, I'd have braved the caves, but I fear my major physique wouldn't be able to outrun them were they to turn to violent. Dobrze. Mądre istoty, chude, wysokie. Zakładam, że mogą to być... O Jezus Maria, jak się nazywają te owady? Modliszki. Zakładam, że są to modliszki. Dziękuję ci, Kasiu, za pomoc. Dobra, to się przejdziemy w takim razie. No nie wiem, jak już jestem przy tym Queen Station, to może do tego Queen Station zobaczymy, co tam jest, skoro i tak mapa się wzięła i zaktualizowała o to. Zobaczę, co tutaj jest chociaż. Queen Station. Tutaj nie mogę wejść. Tutaj mamy jakiegoś trupka. Tutaj mogę wejść do Fog Canyon. I don't know. Tutaj jest Fog Canyon, więc na razie tam nie będę wchodził, dlatego że chciałbym najpierw zbadać jedną strefę, a później zajmować się kolejnymi. Tutaj nie wejdę, bo nie potrafię chodzić po ścianach. Tutaj mamy coś interesującego. Cóż tutaj jest? Aha, mamy ławeczkę i mamy kolejną stację. 120 geo, ale jest to przydatne. Bo mogę w razie czego wrócić sobie na powierzchnię. I tak mówiłem, że mam tych geo mam bardzo dużo. A nagle się okazuje, że wcale nie mam ich aż tak dużo. I mogą mi się niedługo skończyć. Czyli to Queen Station to widzę też będzie jakiś taki... Taka hub area, żeby też skakać między różnymi światami. Oczywiście, że to się już odrodziło. Aha, cool. Bardzo fajnie spadłem. Dobra, te małe latające nic mi w zasadzie nie robią, więc mogę się... Ten koleś bardzo mocno bije.
On też wybuchnie zaraz, więc opa. Żeby uniknąć jego wybuchu, wolę uskoczyć na bok. Jej, oki. Czyli muszę wrócić teraz wyżej. Cóż my tutaj mamy? Takie dziwne miejsce. Egzotyczna lokacja bardzo, bym powiedział. Dobra, teraz się musimy wspiąć tutaj na górę. A, tutaj mamy jakąś maskę. Ale do niej jeszcze się dostać nie mogę. Chyba, że może od drugiej strony jakoś się tam do niej człowiek dostaje. Prawdopodobnie. Dobra, to idziemy tutaj. Co to za... Boże. Szalone są te grzyby. Niektóre grzyby są bardzo... Wow, tamten skakał, a ten się turla. Tego się nie spodziewałem. Spodziewałem się naprawdę wielu rzeczy, ale nie tego, że jeden skacze, drugi się turla. Dobra, tu jest ten mały grzybek, bla bla bla. Tego grzybka mogę zabić. Te małe grzybki się boją. Dobra, ten też się... Ciekawi mnie, czy mogę się... ciekawi mnie, czy przez to jego kręcenie mogę się... O, właśnie. Chciałem to przetestować teraz, ale nie zdążyłem. Zastanawiam się, czy to przez to jego kręcenie mogę się zdaszować po prostu i nie dostać obrażeń. Zakładam, że pewnie nie. Niestety. Aha, okej. Okay. Czyli to po prostu jest takie... musisz nazwać swoją postać. Bożena. No a czemu nie? Polacy wyjeżdżają na emigrację. Nie chcesz, Kasiu, Bożeny? Widzę, że są dwie osoby na czacie. Jak macie pomysł na imię amerykańskiej postaci kobiety do Fallouta 4. Zobaczymy, czy ktoś odpowie. Nie ma na razie żadnej odpowiedzi, żadnego odzewu, nie ma imion dla kobiet. Nie wiem, Amanda. Niestety, nikt nie pisze, Kasiu. Są dwie osoby, a nikt nie pisze. Wow. Okej, okay, już przetestowałem to, już wiem, że się nie... Że nie da rady zdaszować przez jego kręcenie się. Ach, bez sensu. A śmiesznie krzyczy w ogóle ten stworek. Okej. To przejdę tędy. Co? Co jest takie fajne, Kasiu? To jest fajne. Takie utrudnionka, lekkie, ale takie... Mogę nie być dobra ani zła, ale na pewno jestem brzydka. Kiedy noszę maskę, mam plus 2 do charyzmy. Coś takiego, żeby...
Strasznie duże obrażenia zadają te wybuchy. Więc wolę ich uniknąć. Kim ty jesteś? The tiny steps of a tiny creature. You got the look of an adventurer, so we have much in common. Searching for dangerous places. Well, you're on the right track. A long-necked creature warned me of a tribe deeper down, warrior swords, so she says, and I'm itching for some serious combat. Dobra, czyli tam mamy warrior tribe. Ale jestem upośledzony z tym wpadaniem do tego kwasu. W ogóle czemu ten kwas tutaj jest wszędzie? Cóż my tutaj mamy z kolei? We remember the elder. No nic, dobra, idziemy w takim razie do tych modliszek. Tak, zakładam, że to będą modliszki. Te grzyby zwisające, takie paskudne. Bądź gangsterem. Jakie mam tam wejść? Mogę się odbić wyżej niż... No nie mogę się odbić wyżej od tego. Ja chcę tam wejść. No. Czemu nie mogę się do tego odbijać? No kurde, no nawet na logikę. To powinno dać mi możliwość odbijania się. A takiej możliwości nie mam. Kurde no, czemu? Dobra, biorę do ręki telefon. Wyszukam, czemu nie mogę się odbić od tego. Hollow Knight. Bouncy Mushrooms. Od razu pierwsze. What do I do with Bouncy Mushrooms? Zaraz się przekonamy. Cóż napisali na Steam Community? Slash down onto the bouncing mushrooms to bounce higher. Slashing as opposed to simply bouncing on them. Ok, czyli powinienem... rzecz. No nie jest to intuicyjne. Za bardzo nie jest to intuicyjne, żeby się od nich odbijać w ten sposób. Okej. Okay. Czyli to jest kolejny wybuchający. No serio, już tam nie było nic przecież, no. Yes. Tam dupy.
Okej, okay, Hornet tu była. No dobrze, zobaczymy, czy mnie prowadzi do walki, czy mnie prowadzi... Cholera wie, na co mnie prowadzi. Here is the Pilgrim's Way, Hollowness Heart lays open before you proceed onwards to share its glory. No, nie wydaje mi się. Nie wydaje mi się, żeby mi się udało tam wejść teraz w tym momencie. No i co? I tu jest to miasto niby. Boję się, że jak tam zeskoczę, to się stanie coś strasznego. Więc wrócę na górę. Nie jest to intuicyjne za grosz, to skakanie po tym w ten sposób. Gdzie tu może być jakaś ławeczka? Czy ja muszę wrócić do tej ławeczki tam na samej górze? Możliwe. Możliwe, że tak musi być. Ale nie jest to fajne. Nie jest to fajne, że w ten sposób to musi funkcjonować. Dlatego, że jest bardzo dużo wybuchających tych szajsów. A ja nie mam zbytnio jak... Wow. Dobra. Po prostu YOLO. Nie dam rady się tym leczyć. Na szczęście tutaj nie jest tragicznie. Jeżeli chodzi o przeciwników. Jeszcze wyżej, o jeden poziom. Nie! O nie. O. Shit. Serio, serio. Tak na sam finish. Na sam finish. To jest najlepsza śmierć. Tak zaraz przed checkpointem. Dobra, no ale na szczęście mówię, nie jest to daleko i nie jest to tragiczne. Nie, o. Fuck you. Unikam, mistrz uników. Dobra, teraz tutaj wielkie mistrzostwo unikania z kolei. Miliona wybuchających grzybów. A, będę musiał jeszcze przebiec koło tego głupiego grzyba, nie? Jap, jap. Będę musiał przebiec koło tego głupiego grzyba. Dobrze, przynajmniej mapa mi się zupdate'owała. Dobra, po prostu uciekam. Nie będę z nim walczył, bo też mi się trochę nie uśmiecha. Boję się, że znowu potracę życie w jakiś bezsensowny... Właśnie, dokładnie w taki sposób. Teraz na tych platformach, tutaj walka z moim duszkiem będzie mega wygodna. Alleluja. Dobra. Jestem mądrzejszy teraz. Okej. Czy jest tutaj jakieś przejście, którego ja nie widzę jeszcze?
Jest przejście tutaj w drugą stronę. Aha, no tak, tylko tam nie przejdę. No. No dobra, to jedyne co mi zostaje, to pójście do tych. Do tej rodziny modliszek. Czy rodziny. Tak mi się wydaje, że tam jakaś powinna być ta wioska modliszek. Tylko się po prostu boję schodzić tam zbyt nisko, no bo teoretycznie jest to. Jest to zaznaczone w sposób taki, że tam jest jeden wielki dół. I ta wioska powinna być troszeczkę wcześniej. A nie jest. Więc to mnie trochę martwi. Że tam miała być wioska. Ale tej wioski nie ma. Aha. Zapomniałem o tym, że tu jest ta dziura. Dobra. To żeby sobie troszeczkę odnowić życia mimo wszystko przed tą walką. To sobie zabijemy to. To jest proste do zabicia. Odnowię sobie oba serduszka, żeby być troszeczkę bezpieczniejszym. Nie wiem, ja bez tej mapy to ja sobie nie dam rady. Okej. Czyli nawet nie mogę spróbować zahaczyć tej roślinki tutaj. Dalej mi się nie podoba to. O mój Boże. Dalej mi się nie podoba to, w jaki sposób się porusza po tych grzybach. To jest masakra. No nic, trudno, będę miał trzy serduszka, no whatever. To jest moje życie teraz. Dobra, czy ja mogę tutaj wejść jakoś coś tego śmiegę zrobić? No tutaj pobiegła ta Hornet. Teoretycznie mógłbym tutaj też spróbować coś zrobić, ale boję się, że tutaj raczej po prostu spadnę. Po prostu spadnę do wody. I na tym się zakończy moja przygoda. No nic, wchodzimy tutaj. Zobaczę, co się tutaj będzie działo. Tak, to ewidentnie wygląda tak, że teraz tylko nachapaj się pieniążków, żeby ci było bardziej szkoda, jeżeli zginiesz za chwilę w tej miejscu. O, super. Tutaj, cóż my tutaj mamy? Tutaj dostałem w ogóle. Koszmarne są te grzyby. Naprawdę są koszmarne.
niczym. Dostanę szału przez te grzybki. I wszystko po to, żeby uratować jedną dżowniczkę. A, i tutaj była prostsza droga. Cool. Jestem zachwycony w takim razie. A nie, to nie była prostsza droga. Uff. W takim razie uff. Okej, dobra, już wiem, gdzie jestem. Fajnie, fajnie. Teraz pytanie, czy nie lepiej by mi było w takim razie w Queen Station się sobie zaśpiewał przed chwilą. Dobra, zbiorę sobie szybko te pieniążki. Najmniejsze chyba w Queen Station będzie mi lepiej się respić w razie czego. To sobie szybko tam wrócę. W takim wypadku, żeby zapisać sobie miejsce i pójdziemy dalej eksplorować jeszcze raz tą wioskę. Dobra, to jest tutaj gdzieś na dole. Ta stacja pod... Albo i nie. Dzień dobry. Oh, come in search of treats, have you? I chanced upon a unique little fungus growing right above us. I found it only in the station and the taste is just divine. Zupa ella merma. A G nie działa? Tworzymy sobie mapę. Dobra. Wracamy do wielkiej eksploracji w takim razie. Tam to mnie kusi. Tutaj nie wejdę na razie, tam nie wejdę, tu nie wejdę, jakiś fog, coś tam. Czyli mam na razie tak naprawdę dwie krainy, jeszcze takie, które już odkryłem, jak się do nich dostać, ale nie wiem, czy powinienem tam iść. Mnie przerażają za każdym razem, bo boję się do nich podchodzić. Czy jeszcze mnie zaatakują, czy już nie?
tym, nie mam zamiaru już się bawić z tymi grzybami. Naprawdę chciałbym już wyjść z tej strefy. Dobra, tutaj się nie dostanę, więc idziemy tutaj. Okej, okay, nabite na pale różne rzeczy. Oh shit! Okej. Okay. Czyli ewidentnie nie są przyjazne. Te stworzonka ewidentnie nie są przyjazne. Czym ty jesteś? Latająca modliszko pszczoła. Au, au, au. Coraz dziwniejsze te stworzenia. Au! Jesus. Au. Aha, okej. Cool. Ah, Jesus. Christ. To było coś nowego. Tam jest kolejne to. Nie, 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 proszę nie. Wanderer seeking death, welcome. May you find a swift end upon a claws. No, pięknie. Bardzo ładnie to napisane. Ktoś się bardzo postarał. Dobrze, one tak w miarę sprawnie giną, te stworzenka. Dobra, tutaj pozabijaliśmy. I dalej jesteśmy. Spadła. I ta modliszka jedna spadła. Na pewno jest teraz w miejscu, które jest bardziej upierdliwe do walki. Jednak nie. Nawet bym powiedział, że było lepsze. Jesus. Jest drogowskaz na ławeczkę, jest drogowskaz na ławeczkę. Aha. Cool. Tutaj? Czy tutaj będzie ławeczka? Proszę, tak. Krzyczy. Jest jakaś woda. Jest woda, to jest nadzieja. Dashmaster. Co mi daje Dashmaster? The bearer will be able to dash more often as well as dash downwards. Perfect for those who want to move around as quickly as possible. No jest to fajny charm. Ale miałem tutaj obiecaną ławeczkę. Miałem tu obiecaną ławeczkę. Nie, oh, fuck you, gro. No. Mm.
Uff, tu jest ławeczka. O, w ostatniej chwili. W ostatniej chwili mi się udało. Boże. Nawet nie wiem, co zrobić w takim razie. Dobra, zobaczymy. Wrócimy na górę. I co? Boże święty. No ta lokacja tak średnio mi się podoba pod kątem tych grzybków, no, które są bardzo niewygodne. I tutaj ten poziom jest zbudowany mało intuicyjnie. Trudno. Już chciałem przyjąć na klatę te ciosy, bo naprawdę te modliszki są mega, ale to mega upierdliwe do walki. Dobra, możemy sobie przejść tutaj. Oczywiście, że tak. Mantis Village. Udało mi się dojść do tej wioski i cóż my w niej znajdziemy? Więcej naszych ulubienic. No ja naprawdę nie zdążam zasięg tych ataków, tych modliszek. Jest tak zrąbany. Ja wiem, że to pewnie trzeba tam unikać tutaj tymi hyp, nie w tą stronę co prawda, ale hyp, no i właśnie. O Boże. Mantis Village i tam jest mój duszek i jeszcze do tego na samym końcu tego Mantis Village.
dawno nie osiągnąłem aż takiego poziomu irytacji, mam wrażenie, jak w tej wiosce. Ja pierdykam, jeszcze spadłem. Tego się udało. No dawaj, chodź tu duszka. Dobra, duszka mamy. Teraz tego. Dobra, czyli on jest na jeden czar i na jedno uderzenie. Dobrze wiedzieć. Ale już nie muszę wracać tutaj. Teraz możemy pójść sobie górą. I mamy typa hopa. Okej, okay. Tutaj na razie się nie dostanę. Ach, fucking. Przedmiot. I ja ten przedmiot chcę. O, szkoda, że... Mantis Claw. Aha! Czyli już mogę teraz skakać po różnych... To jest ekstra. Mogę się odbijać od ścian. Ale... Tutaj nie ma żadnego bossa, nic. Nie, tam coś jest. Tutaj możemy się gdzieś wspiąć. Z każdej ściany mogę się tak odbijać? Na każdej ścianie mogę się tak odbijać. No to to jest wygodne. Wanderer's Journal. No to teraz forma eksploracji tego wszystkiego się zmieniła i to diametralnie bym powiedział. To jest za przejście tutaj. A to jest to przejście, do którego wcześniej nie mogłem się dostać. Teraz już mogę. Okej. Tutaj mamy też jakieś wejście. Ale tutaj też się dostać nie mogę póki co. Opa, o Jezus Maria. Dobra. Dobra, na razie wracam jeszcze w dół. I zobaczymy, cóż mamy tutaj jeszcze napisane. The truth remains, our vigil holds, the beasts are kept at bay. Dobrze, czyli to jakaś wojna była, widać też. Modliszki były podczas jakiejś wojny. Aha. Ja pierdykam. No.
pójdę tędy, nie zależy mi na tamtym. Na tamtym pieniądzu mi aż tak nie zależy. Coś się zdarzyło. Dobra, nie ma tych. Z tym to ja sobie poradzę. Najważniejsze, że nie ma tych dużych. Tu jest jakiś... Kurde. Pytanie teraz, czy chcę się wrócić do ławeczki? Tak, chciałbym. Chciałbym się wrócić do ławeczki, bo jednak trochę się boję. Dobra, po prostu... Po prostu biegnę, po prostu uciekam. Teraz pytanie, czy iść tam, gdzie była ta Hornet, czy starać się znaleźć przejście? Pojęcie, co robi ten. Dobra, nie wiem, co robi ta. Co robi ten stwór? Ale ewidentnie się zamotał. Dobra. Cyk i cyk. Ojku. Naprawdę niektóre te... Aha, i teraz mamy tutaj wielką dziurę. I zobaczymy, cóż się tutaj wydarzy, bo wydaje mi się, że tutaj może być wiele strasznych rzeczy się wydarzyć właśnie w tym momencie. Okej. Okej. Idziemy tutaj. Nie no, te modliszki ewidentnie muszę zabijać tym czarem, bo no nie ma innej opcji. Nie widzę innego rozwiązania niż zabijanie ich czarem. No to suka. Z tej modliszki. No tego się nie spodziewałem, że to zrobi. Okej, tu jest jakieś kolejne przejście. Kolejne przejście. Dobra, tutaj mamy jakieś... wszystko jest pozamykane.
czyściutko, tu jest pozamykane. A, tu jest coś otwarte. Okej. O nie, to... Elementy platformowe tego typu. Ja otworzę to, bo to... Tędy będzie wygodniej, na pewno. Dobra. Otworzymy ten checkpoint. Teraz muszę zaskoczyć sobie tu. I otworzymy sobie checkpoint tu. No jest. Tak na dzień dobry, od razu modliczką w twarz. Ale okej, okay, tutaj jest kolejny checkpoint. Tak, tu jest kolejny checkpoint. Okej. I tutaj mamy... Boss. I tu mamy bossa. Mantis Lords. Zobaczymy, czy to w ogóle ma... O, ekstra. Nice. Dobra, wydaje mi się, że to jest chyba dzisiaj ponad moje siły. Ta walka z Mantis Lordsami. Miałem prawie 800 pieniądzów. Więc prawdopodobnie będę musiał tam wrócić. Ale nie wiem, czy ci lordowie to jest coś, z czym teraz w tym momencie chciałbym się zajmować. Nie mam pojęcia. W każdym razie, jedna osoba widzę, że dalej jest jeszcze na streamie, więc się ładnie żegnam. Dobranoc i zachęcam do powracania na kolejnych streamach. Na razie i do usłyszenia.